Cześć, ja nazywam się Julita Dębska, jestem coachem relacji i w każdą niedzielę na moim kanale możesz spodziewać się materiałów, w których analizuję Twoje ulubione seriale, filmy i programy telewizyjne pod kątem dynamiki relacji, które są w nich ukazane. Przybliżam Ci też w tych materiałach różne zagadnienia z psychologii miłości. A dziś chciałabym przybliżyć Ci świetną produkcję Netflixa, którą zobaczyłam już kilka tygodni temu, ale czekałam, aż więcej osób również będzie miało to fantastyczne doznanie ze sobą. Jest to jedna z lepszych produkcji, którą widziałam nawet nie tyle na przestrzeni ostatnich miesięcy, co może i lat. Przede wszystkim jest w niej ujęty bardzo ważny dla wielu ludzi temat oraz jest wybitnie aktorsko zagrany ten serial. I w dwóch głównych rolach znajdziemy matkę i córkę w życiu, Margaret Qualley i jej matkę Andy McDowell. Margaret Qualley ujęła mnie już kilka lat temu w reklamie Kenzo swoim dzikim tańcem. Jeżeli jeszcze tej reklamy nie widziałeś, to polecam Ci po moim filmie sobie do tego wrócić. No i Andy McDowell, której fanką nigdy specjalną nie byłam, ale naprawdę w tej produkcji ona aktorsko mnie ujęła, gra rolę matki hipiski, która ma zaburzenie dwubiegunowe i ja naprawdę wierzę w jej świat. Natomiast główną rolę gra jej córka i jej historia jest bardzo ważna i myślę, że daje nadzieję wielu kobietom na całym świecie, które również są w trudnych, toksycznych, przemocowych relacjach. Tutaj młoda bohaterka jest w relacji, w której występuje przemoc emocjonalna. Jej partner jest uzależniony od alkoholu, natomiast ona jest uzależniona od niego również finansowo, mieszka u niego, nie ma wykształcenia, nie ma poważnego zawodu i do tego jeszcze wspólnie wychowują córkę. Natomiast w momencie, w którym jej życie naprawdę jest zagrożone, ponieważ on pod wpływem właśnie upojenia alkoholowego dokonuje kolejnego aktu przemocy, ona postanawia bez niczego po prostu wyjść z domu z dzieckiem i uciec, i dalej śledzimy jej losy, jej borykanie się z systemem, bo jak okazuje się nawet w Stanach Zjednoczonych ofiary napotykają na wiele barier systemowych i zamiast pomóc ofiarom, czasem ten system naprawdę utrudnia im rolę od odcięcia się od przemocowego partnera. Śledzimy losy naszej głównej bohaterki, śledzimy to, w jaki sposób ona sobie z kolejnymi etapami daje radę, ale ja chciałabym dziś przyjrzeć się jej relacjom romantycznym. I ją spotyka coś, co spotyka wiele kobiet na całym świecie i pewnie nawet nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że być może każda z Was była kiedyś w takiej sytuacji, w której do wyboru miała dwóch partnerów i jeden z nich jest partnerem takim stabilnym, bezpiecznym, ale wydaje się nudny i być może nawet nie zwróciłyście wtedy na niego uwagi, a drugi w jakiś sposób Was przyciąga i jest ekscytujący. I tak to też jest ukazane w tym serialu. Kiedy nasza bohaterka Alex poznaje swojego przemocowego później partnera, jest w niego wpatrzona, on od początku ma z nią chemię, a ona z nim. Od początku widać, że jest flirt, że coś ich łączy, że ona nie może oderwać od niego wzroku, jest nim zainteresowana. A w tym samym momencie, w jednej scenie, w jednym pomieszczeniu jest mężczyzna, który jest w nią wpatrzony i który mógłby być dla niej potencjalnie bardzo dobrym, bezpiecznym partnerem. Po kilku latach, kiedy ona już jest właśnie na etapie wyjścia, ucieczki tak naprawdę z tej toksycznej relacji, ten wpatrzony w nią mężczyzna pomaga jej. Pomaga jej uciec, daje jej schronienie, ona zamieszkuje u niego w domu, on oddaje jej swój samochód, dzięki czemu ona może pracować i jeździć do swoich klientów. Opiekuje się nią, wspiera ją, ale to nie jest tylko przyjaźń, bo widać, że on jej się zaczyna naprawdę podobać, ona ma na jego temat fantazje erotyczne, mężczyzna jest obiektywnie bardzo przystojny, dobrze sobie radzi w życiu, jest
zaradny, ma dobrą pracę, również jest po przejściach i po zakończonej już wcześniej relacji, ma jednak czystą kartę i wydawałoby się, że właśnie nasza bohaterka spotkała księcia z bajki, ale kiedy dochodzi do jakiegoś kryzysu w jej życiu, do trudnej sytuacji, tutaj akurat chodzi o sytuację z jej matką, to ona, jak sobie radzi, spędza noc ze swoim byłym, czyli z tym przemocowym partnerem. Spędza noc u niego w ich byłym, dawnym domu wspólnym. Oczywiście śpi z nim. No i kiedy wraca do swojego nowego znajomego, on jednak decyduje, że musi zakończyć tą relację, bo już nie chce dalej czuć się wykorzystywany. W związku z tym ona w ten sposób tak naprawdę doprowadza do zakończenia relacji, która miała potencjał, ale jeszcze tak naprawdę się nie rozwinęła. No i często niestety jest tak, że kobiety, które są w podobnej sytuacji do niej, wybierają nie tych facetów i zadają sobie pytanie, co z nimi jest nie tak, dlaczego tak jest, że mam naprzeciwko mężczyznę, który mógłby być moim księciem z bajki, któremu naprawdę na mnie zależy, który dałby mi bezpieczeństwo, nie tylko materialne, ale przede wszystkim takie emocjonalne, psychiczne, i który jest po prostu dobrym człowiekiem, i z drugiej strony mam przemocowego partnera, na przykład uzależnionego od alkoholu, partnera, przy którym ani ja, ani moje dziecko nie może czuć się bezpiecznie, a ja czuję przy nim jakieś motyle w brzuchu i mam cały czas nadzieję, że on się zmieni i że to wróci. No i kiedy poznajemy bliżej Alex i jej matkę i historię jej rodziny, to okazuje się, że ta przemoc domowa i że ta historia alkoholizmu, trudnych relacji, to jest coś, co ciągnie się tak naprawdę przez pokolenia. I podobną historię do Alex tak naprawdę odegrała w przeszłości jej matka. Matka również uciekła przed swoim przemocowym partnerem, ojcem Alex. Ojciec jej również był uzależniony od alkoholu. Nasza bohaterka tego nie pamięta i w trakcie, kiedy oglądamy serial, kolejne sceny przypominają jej te wydarzenia z przeszłości. Wtedy zaczyna bardziej rozumieć swoją matkę i jej wybory. I okazuje się, że ona powtarza dokładnie te same schematy, te same wzorce. Wybiera mężczyznę, który jest niemalże identyczny jak jej ojciec. Jej ojciec nawet zaprzyjaźnia się z Seanem, z tym jej byłym właśnie przemocowym partnerem. Broni go, staje za nim, ponieważ utożsamia się z nim. A Alex przez długi czas trudno jest się tak definitywnie od niego odciąć. Dlatego, że tam jest coś znajomego, tam jest coś, co ona myli właśnie z miłością. I często to są te uczucia, to są te emocje z dzieciństwa, związane z wydarzeniami, których nawet czasem, tak jak nasza bohaterka, nie pamiętamy. To są pewne rany z przeszłości, których nie rozumiemy. I to właśnie to mylimy z miłością, a wcale ten brak szacunku, ta przemoc emocjonalna czy fizyczna, to wyżywanie się na nas, to miłością nie jest. Natomiast być może dla niektórych z nas to był jedyny znany wzorzec i w związku z tym my instynktownie wybieramy sobie partnerów, którzy nam właśnie pozwolą to odtworzyć i czuć to, odczuwać to ponownie. Na szczęście tutaj mamy zakończenie, które daje nam nadzieję, bo Alex co prawda nie została z naszym księciem z bajki i może to dobrze, bo serial nie zakończył się tak typowo. Nie spotkała ona wybawcy, który ją uratował, tylko ona sama siebie uratowała. Ona postawiła na siebie, postawiła na terapię, postawiła na edukację, odcięła się od środowiska i od swojej przeszłości, od znajomych, którzy jej nie wspierali, tylko stali murem za jej byłym partnerem. Od partnera, który na tamten moment dobrze nie rokował i pomimo tego, że się starał i obiecywał po
poprawę, no to tej poprawy nie było widać. I ona po prostu postawiła na siebie, odcięła się i poszła w świat budować swoją przyszłość od nowa, dając tym samym nadzieję dla swojej córki. Nadzieję na to, że jej córka być może już nie powtórzy tego samego wzorca i tego samego schematu. Więc jeżeli jesteś w takiej samej sytuacji jak Alex, no to przede wszystkim trzymam za ciebie kciuki, żebyś miała siłę, nadzieję i odwagę. Ja dzisiaj opowiadam o tym na spokojnie, ale przyznaję, że miałam kilka razy podejście do nagrania tego materiału. Ten serial mnie tak wzruszył, że nie potrafiłam o tym opowiadać bez łez, dlatego że słyszałam w swoim życiu wiele takich historii i czasem ludziom brakuje naprawdę odwagi. Mam nadzieję, że pomimo tego, że to jest historia fabularna, serial, to niektóre osoby zmobilizuje do poważnej zmiany w swoim życiu. No i jeżeli masz tak, że pomimo tego, że ktoś cię krzywdzi, ktoś cię rani, nie ma do ciebie szacunku, ty masz taką wiarę, że to jest prawdziwa miłość i że to jest coś więcej i dlatego nie chcesz tego zakończyć, to uwierz mi, to są tylko emocje, trudne emocje, wcale nieprzyjemne emocje, które mylisz z miłością. Miłość jest bezpieczna, miłość jest spokojem i miłość jest szacunkiem. Jeżeli ten mój materiał uważasz za pomocny, to proszę daj łapkę w górę, udostępnij go. W komentarzu wpisz słowo sprzątaczka, ale możesz to słowo jakoś rozwinąć, dlatego że zauważyłam, że jak proszę was o wpisywanie tych pojedynczych słów, to YouTube mi czasem je jakoś, te komentarze blokuje, one mi znikają, w ogóle znikające komentarze na moim YouTubie są bardzo ciekawym zjawiskiem, czasem je zobaczę na mailu, ale później już ich nie widzę, więc jeżeli tak się czasem zdarza, to wybaczcie, najlepiej wrócić i sprawdzić, czy komentarz faktycznie się pojawił. Jestem ciekawa, czy oglądałeś już ten serial. Jeżeli tak, to chętnie poczytam i mam nadzieję, że też wszyscy inni poczytają wasze opinie na temat tego serialu. Czy również zachwycił was tak jak mnie? A być może sama byłaś kiedyś w takiej sytuacji. Napisz więc, jak sobie poradziłaś albo jesteś w takiej sytuacji. I daj też znać. Być może będą tutaj osoby, które będą wiedziały, jak dodać ci siły, odwagi i motywacji, lub też realnie wesprzeć cię w zmianach, które są potrzebne w twoim życiu. Na dziś już dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!